Witam Państwa w subiektywnym przeglądzie giełdowym. Na wstępie nietypowo pragnę podziękować Państwu za informacje zwrotne, które otrzymałem podczas 27 Wall Street w Karpaczu. To, co usłyszałem, to podziękowania za to, że próbuję przekazać swoją wiedzę czy swój punkt widzenia Państwu, tym bardziej, że to staram się czynić regularnie i też w momentach takich niedoznacznych czy pół na pół. No i właśnie teraz taką mamy sytuację, że z jednej strony wydaje się, że mamy najdłużej oczekiwaną recesję czy spowolnienie gospodarcze w historii, a z drugiej strony najwolniej rozwijającą się czy postępującą hossę w historii. No i miało być hossa na obligacjach w 2023, a zachowują się lepiej akcje. No i w tym momencie spotykam się z Państwem. Subiektywny przegląd giełdowy, temat przewodni, hossa do momentu obniżek stuprocentowych. Oczywiście też nadmienię, jeżeli Państwu podoba się materiał, to miło, to zachęcam do subskrypcji i kolejnych spotkań, a jeżeli jednak widzą Państwo pewne minusy, czy mankamenty, albo coś, co można poprawić, uzupełnić, to poproszę o w komentarzach dodanie informacji. Oczywiście też nadmienię, że ten materiał jest krótki, żeby był przystępny, także też wybaczcie Państwo, będę starał się upraszczać, być może nie zawsze mi to wyjdzie, ponieważ staram się w miarę profesjonalnie przekazać swoją wiedzę i też mam różnych odbiorców, od klientów z relatywnie małymi portfelami, z dużymi i bardzo dużymi, także to staram się też tą wiedzę tak zniuansować, także jedziemy. Jeżeli chodzi o ten moment, to mamy ciekawą sytuację, jeżeli chodzi o rynek akcji, czy generalnie rynek obligacji. Wydaje mi się, że takim kluczowym aspektem, na którym zwracał uwagę, to rynek pracy, chociaż te odczyty ze Stanów są, czy generalnie odczyty z rynku pracy są opóźnione w stosunku do stanu gospodarki. No, ostatnio mieliśmy w Non-Farm Payrolls NFP, zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i dane były dużo wyższe od oczekiwań. W międzyczasie, czy wcześniej, mieliśmy odczyty w Stanach odnośnie wakatów i liczba wakatów powyżej 10 milionów, ona była powyżej oczekiwań, czyli można powiedzieć, że stan gospodarki jest bardzo dobry. Chociaż mamy trochę trzy światy. Russell 2000, czyli świat małych spółek i banki regionalne, które zachowują się słabo, nie jak w hoście. S&P, które rośnie 11% od dołka, ale rośnie wybranymi spółkami. 5-8 spółek największych generuje ponad 80% stopy zwrotu od początku roku. No i Nasdaq, gdzie jest hype czy moda na spółki związane ze sztuczną inteligencją, gdzie przykładem jest Nvidia, podała szacunki wyników za drugi kwartał i na sesji po wynikach, po tych danych rosła 24-25%. Trochę mamy sytuację tak jak w przypadku bańki.com, z jednej strony jakąś innowację, która wchodzi na rynek i zmieni świat, przy czym inwestorzy starają się ją szybciej uwzględnić w cenach niż faktycznie ta innowacja zostanie zaimplementowana, wdrożona, bo to wymaga trochę czasu, dostosowań, no i w międzyczasie pewnie będą jakieś ofiary, koszty. No ale póki co rynek akcji zachowuje się mocno, a inwersja krzywej rentowności, czyli różnica między rentownościami dwulatek obligacji krótkoterminowych a dziesięciolatek, jest ujemna i to pokazuje z jednej strony, że dane z gospodarki są dobre i Fed będzie utrzymywał stopy na wyższym poziomie, stąd też wyższa rentowność dziś dwulatek. No i póki co nie widać jeszcze tego spowolnienia gospodarczego, czyli to nie jest argument za obniżaniem stóp procentowych i spadkiem rentowności dwulatek, zbliżenie się do dziesięciolatek. Czyli mamy trochę inną sytuację niż wydawało się na koniec 2022 czy na początku 2023 roku. To pokazuje też oczekiwaną zmiany stóp procentowych w Stanach. Na początku maja wydawało się, że już jesteśmy blisko rozpoczęcia cyklu obniżek. To się przesuwa w czasie, w tym sensie mocne dane ze Stanów, przynajmniej z rynku pracy, pomimo słabych danych z sektora przemysłu, PMI,
powodują, że inwestorzy zakładają nawet szansę podwyżek w czerwcu bądź w lipcu, bardziej w lipcu niż w czerwcu, no ale to jest na wyższym poziomie niż wydawało się miesiąc temu. A to jest jakby jedna noga, czy jeden element, a drugi element to taki, że inwestorzy zakładają, że rozpoczęcie cyklu obniżki nastąpi później, bo są dobre dane i to nie jest wrzesień, to nie jest październik, listopad, ale bardziej grudzień, styczeń, grudzień 23, styczeń 24, a być może później, jeżeli inflacja by stopniowo spadała. Oczywiście wyjątkiem jest negatywne zaskoczenie, czarny łabędź, czarne łabędzie i stwierdzenie, tak jak w 2008 roku w Polimanie, że wiecie, rozumiecie, są negatywne dane, jest sytuacja, tego wymaga, obniżamy gwałtownie stopy. Na ten moment się nie zanosi. Taką hipotezą to są banki regionalne bądź też CRE, Commercial Real Estate, czyli sektor nieruchomości komercyjnych w Stanach. A to jest hipoteza, no, żeby było zaskoczenie, to musi być coś nieoczekiwanego. Pytanie, czy to jest dobry trop, to do obserwacji spotykam się regularnie, także będę starał się Państwu tutaj z moim uczuciem się z Państwem podzielić. Chyba że Państwo w komentarzu możecie dodać swoje odczucia czy typy oczekiwania. No i co ciekawe, wydawało się, że obligacje są takim bezpiecznym typem, czy safe bet na najlepsze stopy zwrotu. Póki co można powiedzieć, że mamy pewną konsolidację, pójście bokiem i dopiero zejście poniżej 31-10 lat byłoby takim potwierdzeniem, że mamy początek takiego silnego momentu dla obligacji. Tego jeszcze nie ma. Pytanie, czy właśnie podniesienie limitu zadłużenia w Stanach i czerwcowy Fed, czy to są takie czynniki, które zachęcą do inwestorów w ujęciu globalnym do kupna dolara i amerykańskich obligacji. Warto dodać, że dolar jest walutą rezerwową świata, no i w okresie niepewności to właśnie dolar i obligacje Stanów Zjednoczonych są takim bezpieczną przystanią. Póki co tego nie ma, także wydaje mi się, że najbliższe miesiące, tygodnie będą bardzo ciekawe z tego punktu widzenia. No i też wydaje mi się, że warto spojrzeć na krzywą rentowności. Krzywa rentowności to jest od bonów skarbowych, czyli instrumentów szybko zapadających poprzez obligacje dwuletnie, pięcioletnie, dziesięcioletnie, aż 30-letnie. I to co widać, krzywa rentowności jest na wyższym poziomie niż była miesiąc temu i w szczególności ona jest wyższa w krótkim terminie, czyli to oznacza, że dobre dane powodują, że rentowności w krótkim terminie, że stopy będą dłużej na wyższym poziomie, rentowności w krótkim terminie są na wyższym poziomie. No, w ciągu roku z kawałkiem inwestorzy zakładają jednak spadek dynamiczny, czy bardzo dynamiczny. Pytanie, czy to jest dobre założenie i jaki będzie sposób dojścia do tych do rentowności takich, że tak się wyrażę, długoterminowo preferowanych. Czy to będzie stopniowe, czy przejściowe. To jest takie kluczowe pytanie, czy właśnie akcje, czy obligacje i jak szybko. Także na ten moment nie ma odpowiedzi na to pytanie, czy rynek się zastanawia. Im będą dłużej lepsze dane, tym rentowności będą później spadną. No i będą gorsze dane, tym to dostosowanie może być bardziej gwałtowne. Barometrem przypływu kapitału jest euro USD. Póki co z jednej strony nieudana próba wyjścia euro powyżej 1,11 spowodowała, że euro się osłabiło, dolar umocnił. To umocnienie to mniej więcej zakresowo dwukrotność konsolidacji, dojście do 1,06, 1,07 czy poniżej 1,07 i teraz pytanie, czy inwestorzy będą zamieniali euro na dolara i kupowali amerykańskie obligacje, które są w średnim terminie wysoko oprocentowane, no ale takim triggerem dopiero pewnie byłby zauważalny spadek rentowności, czyli wzrost cen. Póki co tego nie ma, to warto obserwować złożenie euro USD
i rentownością amerykańskiej obligacji, to jak sygnalizowałem, zejście poniżej 3,31 byłoby takim silnym technicznym potwierdzeniem z okresu sprzyjającego obligacjom amerykańskim. No i pewnie to by sygnalizowało też odwrót od akcji, przynajmniej w tym cyklu koniunkturalnym. Jeżeli chodzi o Polskę, no to USD PLN jest, czy zejście poniżej 4,30 jest utrzymane, przy czym tutaj widać zawahanie czy walkę o zejście poniżej 4,18. Czy ono się uda? Na ten moment notowania USD PLN wahają się koło szczytu z 2020-2017 roku. W krótkim terminie wydaje się, że tutaj jeszcze można nastąpić próba umocnienia złotego. No w średnim terminie, jeżeli dolar by się umacniał, no to byłoby to wyzwanie i raczej argument za osłabieniem złotego. Także inna jest perspektywa krótkoterminowa, inna średnioterminowa. Ale to, co w czerwcu się wyjaśni, no to kto ma rację. W tym sensie na WIG bankach mamy powrót do poziomu ze szczytu ze stycznia 2023 roku. I można powiedzieć, że z tej perspektywy TSUE, opinia rzecznika generalnego, czy też oczekiwanie na 15 czerwca 9.30 orzeczenie TSUE w sprawie wynagrodzenia banków za korzystanie z kapitałów. Wydaje się, rynek się tego nie obawia, chociaż można powiedzieć, że to być może jest pułapka Hossy, bo wskaźniki techniczne są na wysokim poziomie. Czy to spojrzenie jest właściwe, czy też jednak TSUE jest szansą, czy opinia TSUE będzie niejednoznaczna i banki będą miały argument do wejścia na wyższy poziom, no to w najbliższych dwóch tygodniach się rozstrzygnie, także to warto obserwować. Reasumując, na ten moment, jeżeli nie nastąpi jakieś negatywne zaskoczenia, no to będą wzrosty, mogą być wzrosty do momentu pierwszych obniżek stóp procentowych. Być w Polsce najprawdopodobniej pierwsza obniżka to jest, nastąpi jedna w najbliższych 3 miesiącach, przynajmniej to patrząc po konsensusie rynkowym. W Stanach ten moment się przesuwa na przełom 22-23, chyba że będziemy mieli negatywne zaskoczenie, no i wtedy banki centralne, chcąc tutaj wspierać gospodarkę realną czy sektor finansowy, czyli rynek kapitałowy, dynamicznie obniżą stopy procentowe, no to by oznaczało jakieś właśnie, czy to byłoby następstwem negatywnego zaskoczenia. Limit zadłużenia w Stanach został podwyższony. No i pytanie, czy to już będzie sprzedaż faktów, czy też rajd ulgi. Obserwacja rynku akcji i rynku obligacji, jakiej waluty da odpowiedź, czy przybliży odpowiedź na to pytanie. Patrząc po kraju, no to USD PLN poniżej 4,30, ale trwa walka o 4,18 i pytanie, czy ona zakończy się umocnieniem złotego, czy jednak osłabieniem. Jeżeli osłabieniem, no to też tutaj warto w kontekście tym patrzeć na dolara. Umocnienie dolara byłoby wyzwaniem dla złotego i dla rynku akcji. Osłabienie dolara sprzyjałoby umocnieniu złotego i rynku akcji. No na to się nakłada jeszcze 14 czerwca Fed, decyzja odnośnie stóp procentowych, 15 czerwca TSUE i EBC, decyzja odnośnie stóp procentowych, no i 16 czerwca wygasanie kontraktów terminowych na WIG20, czerwcowych kontraktów terminowych na indeks. Także to też takie klasyczne pytanie, czy ogon macha psem, czy pies ogonem, czyli instrument bazowy macha, wpływa na instrument pochodny, czy instrument pochodny bardziej na instrument bazowy. Czerwiec, no niestety, jest takim miesiącem znaku zapytania i najbliższe dwa tygodnie wydaje się, że mogą dać odpowiedź na fundamentalne pytania. Także zapraszam Państwa za dwa tygodnie. Dziękuję, do zobaczenia.